Jeżeli ktoś w drobnej sprawie jest nieuczciwy, no to jakże będzie uczciwy w dużej sprawie? Jak tutaj rzucimy na stół milion. Spotykamy się przed wyborami, ale nie jest to audycja przedwyborcza, żeby robić jakąś reklamę przedwyborczą. Wprost przeciwnie. Będzie to poradnik, aby ostrzec, jak nie głosować, na kogo nie głosować, jak nie głosować. Ale zanim co, proszę, żebyście się przedstawili, bo sami zrobicie to najlepiej. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Anna Syrek, jestem prezesem Stowarzyszenia Rodzina i Tożsamość. Teraz pełnię też obowiązki prezesa Klubu Gazety Polskiej w Tychach. Prywatnie jestem nauczycielem, jestem mamą i takim tutaj można powiedzieć społecznikiem w Tychach. Także tyle o sobie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Marek Gołosz, radny miasta Tychy. Na co dzień pracuję w Zespole Szkół Specjalnych nr 8. Jestem ojcem Poli i Julii. Ja mam cztery takie, zaprosiłem Was, bo uważam Was za fachowców, bardziej od siebie w dziedzinie polityki, ale ja mam swoje takie cztery prywatne, cztery nie. Ja będę cztery nie kierował się taką zasadą. Po pierwsze tak, nie głosować na ładne zdjęcie. Piękną jakąś ulotkę z mnóstwem jakichś kosmicznych obietnic, że nas ozłocą, nie wiadomo co. A jeszcze zwłaszcza, jeżeli na zdjęciu jest ktoś, kogo znam, a na zdjęciu jest o 20 lat młodszy, inaczej wygląda niż w rzeczywistości, bo wiadomo, siła i moc Photoshopa. To znaczy, że po prostu on nas oszukuje na swoim wizerunku, skoro nie wygląda tak jak w rzeczywistości, jak się przedstawił na zdjęciu. A jeżeli ktoś nas oszukuje w drobnej sprawie, no to tak jak Słowo Boże mówi, jeżeli ktoś w drobnej sprawie jest nieuczciwy, no to jakże będzie uczciwy w dużej sprawie? Jak tutaj rzucimy na stół milion, jeżeli ktoś nie potrafi się w takiej drobnej sprawie, bo powiedzmy, że to nie jest nic tak bardzo ważnego, ale nie potrafi się oprzeć pokusie takiej, żeby swój wizerunek przedstawić nieprawdziwy, no to tym bardziej będzie miał trudność oprzeć się takiej większej pokusie, jeżeli będzie jakiś tam pieniądz na stole leżał. Więc nie wiem, co wy na ten temat myślicie, jak wy uważacie. Ja myślę, że to jak najbardziej. Ja myślę, że to są bardzo ważne wybory i ludzie też, wyborcy nasi powinni troszeczkę dowiedzieć się o naszych kandydatach. To nie tylko to, że ładnie ktoś wygląda na zdjęciu, na ulotce, na banerze, na billboardzie, ale to też jest ważne, co reprezentuje sobą. Ja mówię na przykładzie radnych, bo też jestem sama radny i chciałbym, żeby mieszkańcy, wyborcy postrzegali mnie w ten sposób, sprawdzili, co ja przez ten okres 5 lat jako radny robiłem, o co walczyłem. To jest prosta sprawa, żeby sprawdzić, na przykładzie radnych oczywiście. Można wrzucić w internet w dzisiejszych czasach imię, nazwisko i zobaczyć, o co walczył. Czy takie tematy bardzo ważne w mieście w mijającej kadencji, gdzie walczyliśmy przeciwko spalarni w naszym mieście na Wilkowyjach, czy radni nasi z konkurencji, z innych komitetów wyborczych, czy też podejmowali właśnie walkę w tym temacie. Ja muszę powiedzieć, że jako ja walczyłem jako radny Prawa i Sprawiedliwości, reprezentowałem Prawo i Sprawiedliwość, a także Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną, a pozostali kandydaci z Rady Miasta i inne komitety nie brały udziału w tej walce. Podejmowane były inne też tematy bardzo ważne. Izba przyjęć w naszym szpitalu, zbieraliśmy podpisy, 10 tysięcy podpisów nazbieraliśmy w tym temacie. Tam też nikt nam nie pomagał, jeżeli chodzi o zbieranie podpisów pod petycją do pana prezydenta. Myślę, że to są tak proste sprawy, że można wygooglować w dzisiejszych czasach, kto co robił i o co walczył, że to nie jest trudne, ale trzeba sobie takie minimum tej pracy wykonać, poświęcić, żebyśmy dobrze wybrali. No myślę, że pani ma normalne zdjęcie.
Tak, tak, też tak myślę, ale zgadzam się tutaj też właśnie z Markiem co do tego, że no to nie powinien być taki konkurs piękności, kto ładniej wyjdzie na zdjęciu, kto ma lepszą graficznie, nie wiem, dopracowaną ulotkę, tak, kolory, to jest wszystko robione profesjonalnie, widziałam takie też bardzo złożone foldery wręcz całe takie wyborcze, na jednej z ulotek to widziałam nawet kolorowankę dla dzieci i jakiś tam rebusik i to też nasuwa mi taką refleksję, że to robi się cała kampania wyborcza taka coraz bardziej infantylna, że my przestajemy i to już jakby tutaj na jakieś argumenty poważne, poważną dyskusję toczyć, tylko tak kto kogo prześcignie, kto jest bardziej kolorowy, kto się lepiej sfotografuje, kto ma więcej tych billboardów, to jest... Czyli teraz, to już bardziej cyrk przypomina i tutaj właśnie nowe info, tak, poinformuję, że to jest gazeta lokalna, bo nie każdy musi wiedzieć, a to przecież będą ludzie w całej Polsce oglądać. Nowe info, nasza tyska niezależna gazeta tutaj napisała artykuł na ten temat, taki, który zacytuję przynajmniej kilka zdań, bo z ust mi to wyjęli. Po prostu sam bym lepiej chyba tego nie powiedział. Redaktor Jarosław Jędrysik tutaj napisał tak. Nie spodziewam się po kandydatach i kandydatkach większych konkretów w tej kampanii samorządowej, bo też prawie nikogo one nie interesują. Chciałoby się powiedzieć, taka kampania, jacy wyborcy. Gorzkie słowa, no ale chyba dużo prawdy w nim. Celebryctwo kandydatów nie jest jednak jeszcze najgorsze. Najsmutniejsze jest to, że oni nie rozumieją, jaka jest rola radnych. To przede wszystkim kontrolowanie poczynań wójta, burmistrza, prezydenta czy starosty. Czuwanie między innymi poprzez komisję rewizyjną, jak wydają pieniądze. Radny ma być niezależny i konstruktywnie krytyczny. Czy wy jesteście konstruktywnie krytyczni? Jeśli mogę, to ja podejmę ten temat. Jako radny, W mijającej kadencji naszej wielokrotnie jesteśmy konstruktywni, ponieważ żeśmy popierali wielokrotnie też tematy, które były zaproponowane przez pana prezydenta, przez przeciwną opcję, która tutaj rządzi w mieście, bo przypomnijmy, że jednak tutaj Platforma razem, koalicja z radnymi pana prezydenta Andrzeja Dziuby tutaj rządzi w mieście. No i wielokrotnie żeśmy się zgadzali w różnych takich ważnych tematach dla mieszkańców. Ale też były też takie, z którymi żeśmy się nie zgadzali i krytykowaliśmy za różne tematy w mieście. Także Po stronie mieszkańców stawaliśmy też jako stowarzyszenie w protestach tutaj akurat przeciwko spalarni, nie spalarni, tylko przepraszam, biogazowni tam, która też jest planowana z kolei na Urbanowicach. Także różne takie były z naszego środowiska też wyszły głosy, myślę, krytyczne czy takie, no przynajmniej gdzieś polemizujące z polityką, która jest jakby tutaj prowadzona w mieście. Także ja zgadzam się, że może niektórzy za bardzo wychwalają się w tych ulotkach i wyborcy z kolei nie dostrzegają, gdzie się kompetencje radnych kończą. To jest też taki problem ogólnie społeczny, że no po prostu ludzie nie mają takiej wiedzy, za co są radni odpowiedzialni, za co samorząd, gdzie już te kompetencje wykraczają gdzieś poza. Czyli wy nie boicie się iść pod prąd albo pod wiatr. Nie. Jeżeli mogę podać jeszcze przykłady, w których ja się akurat też sprzeciwiam, no na pewno to jest bardzo ważna sprawa, ta spalarnia, która może mieć wpływ na życie naszych dzieci, nas jeszcze to obejmie. Sprzeciwialiśmy się razem z mieszkańcami, pan redaktor też nam tutaj świetny reportaż zrobił z tego protestu spontanicznego pod Urzędem Miasta i w Urzędzie Miasta, bo żeśmy też razem z mieszkańcami uczestniczyli wewnątrz, szukaliśmy pana prezydenta w tym temacie. Oczekiwaliśmy tutaj od pana prezydenta też poparcia w tym temacie. W żadnym spotkaniu pan prezydent, jeżeli chodzi o temat spalarni, nie uczestniczył osobiście.
To, żeśmy podnosili te tematy, ja osobiście na sesji Rady Miasta też podnosiłem ten temat, że takiego wsparcia nie było, jeżeli chodzi o właśnie tą spalarnię. Były inne tematy też takie, troszkę mniej znaczące, na przykładzie osiedla R, gdzie tam apelowałem o to, żeby miasto wykupiło trzy parkingi, które były przeznaczone, są przeznaczone do sprzedaży przez spółkę restrukturyzacji kopalń i miasto mogło wykupić trzy parkingi. Wiadomo, jaka sytuacja jest w mieście teraz w tej chwili, panie redaktorze, że tych miejsc parkingowych jest bardzo mało, a gdyby miasto wykupiło za bardzo małą kwotę na osiedlu R2 trzy parkingi, nie byłoby problemu i jakiegoś nie stwarzałoby to zagrożenia, że ktoś wykupi te parkingi i przeznaczy na jakieś prywatne cele. No, były różne tematy, od drobniejszych do ważniejszych, ale generalnie jak jest temat podejmowany, który uważam, że można powalczyć w interesie nawet jednej osoby, jednostki nawet podejmowałem tematy na sesji Rady Miasta, to też często byłem, zresztą chyba wydaje mi się najczęściej byłem radnym, któremu zabierano głos, nie pozwalano dokończyć tematu, ograniczano to, ponieważ stworzony został taki regulamin, że trzykrotnie można zadać pytanie w danej sprawie. No i często było tak, że po prostu odbierano mi głos. Ale tu już nie wchodźmy w takie szczegóły. Ja po prostu chciałem was zapytać, jak to jest z tymi obietnicami wyborczymi, bo co ulotka nie wpadnie mi w ręce, to tam jest 77, przerzucają się tych ilością tych różnych, przeróżnych obietnic, nieraz kosmicznych, odlotowych jakichś tam. Jedni drogi wyremontują, chodniki zrobią za darmo, komunikację, ja nie wiem co tam jeszcze, cudawianki. Jak to jest z tymi obietnicami? Bo dla mnie drugi taki punkt na nie, żeby nie głosować, to jest, żeby nie głosować na tych, którzy obiecują jakieś nie wiadomo jakie złote góry. Tak jak tutaj pani powiedziała, że to nie jest konkurs życzeń, koncert życzeń, ani konkurs piękności, bo radni nie są od tego, żeby obiecywać, tylko od tego, żeby kontrolować władzę. No ale może coś jednak jest z tymi obietnicami. Jak pan jest radnym, to może pan coś więcej na ten temat może powiedzieć. Bo moim zdaniem większość tych pięknych obietnic nie zostanie wypełniona. Ale ludzie są naiwni i zagłosują. Panie redaktorze, ma pan rację, ponieważ no, wybory pokazują, że warto się pokazać z obietnicami, nawet takimi, gdzie opozycja w naszym mieście od wielu lat gdzieś tam startuje i proponuje. Ale tak ważne tematy powodują, że dana obietnica może przyciągnąć wyborców. Przez 5 lat nie było tematu na przykład kompleksu basenów otwartych, jeżeli chodzi o konkurencję, a w tej chwili się pojawiają te propozycje. Pojawia się też deklaracja, że nie zgadzają się właśnie ze spalarnią. Tych ludzi nie było na naszych wiecach, na naszych protestach. I ludzie, czytając taką obietnicę, myślą, a no to też to jest właśnie ta opcja, która może nam to zrealizować, ale oni nie są na tyle wiarygodni, bo przez 5 lat nie podejmowali tego, nie podnosili tego tematu. Więc no, to ale są takie... To zreasumuję. Po prostu, czy warto wierzyć tym obietnicom? Mamy ulotkę, tam jest 155 różnych pięknych obietnic i czy mamy temu wierzyć? No właśnie, to wymaga tego, żeby wyborca jednak troszeczkę pracy wykonał i zainteresował się bardziej tym kandydatem, tak? No bo wiadomo jest, że jeżeli ktoś... On już coś tak, zrobił, bo jeżeli ktoś oczywiście jest tutaj radnym, jak pan Marek, no to być może te możliwości są większe, czy spektrum działania, ale ktoś inny działa w Radzie Osiedla skutecznie, tak? Inny nawet w Radzie Parafialnej, jeszcze inny prowadzi jakieś stowarzyszenie i też na tym polu ma sukcesy. One może nie będą takie, nie wiem, spektakularne, bo gdzieś tam nie, ale tę działalność można sprawdzić i wtedy te osoby są wiarygodne. Natomiast ja tak z własnej obserwacji powiem, jeżdżąc po mieście, no teraz banerów mamy i tych reklam wyborczych bardzo dużo. No i dla mnie bardzo duża część tych kandydatów to są osoby po prostu dla mnie no nieznane. Nie pierwszy raz widzę te twarze, te nazwiska i no i teraz no pytanie jest no właśnie o jakby dorobek tych osób, czy one... Wygooglować i sprawdzić, bo tak. To się da wszystko, internet nie zapomina, także tam mamy wszystko. O to chodzi. Przejdziemy do trzeciego punktu, żeby być konkretni. Moim trzecim osobistym punktem, żeby nie głosować, to nie głosować z tak zwanego automatu na pierwsze miejsce na liście.